Witam, kolejny odcinek SnowRunnera. Odpalamy naszego tego, zapomniałem jak on się nazywa, Jara. I tak, i jedziemy do wieży. Chyba to prosta droga jest. Takie mam wrażenie. W międzyczasie tak zwanym posprzedawałem wszyściusieńko, co miałem, oprócz koteczka. O, widzę wieżę. Ale widzę też, że jest na kawale górki. No i będziemy kupować od nowa. Okej. Okej. Mam wrażenie, że... nie. Chyba tędy jednak. Tak mi się coś wydaje. Pewnie się mylę i znowu będę jechał na przełaj po to, żeby potem odkryć drogę prostą i łagodną. Okej. O, a co tu mamy? Co my tu mamy? Grzybka? Już nie pozwolił mi przejechać, ja rozumiem. Tutaj między gałęziami. Uuu, nie da się. No, nie wyglądały na takie, ale najwyraźniej to są ruskie gałęzie, więc. Ahem. A jest. Ile razy kuku będzie? Będziecie liczyć? O, mało kuku. Można sobie jakiegoś moda zrobić, żeby było dużo kuku. O, no tak. Skrątem, au. O. No pewno trzeba było objechać z drugiej strony, ale... co? No zmieścisz się? Hej, a czemu nie? Nie? Bez żartów, no dobra. Objedziemy cię. Wow! No! No to nie, to nie jest dobre miejsce. No co jest z tobą? Ej, no ej, weź no się. Tak. Trzeba było sobie coś dokupić dla niej. O, może tu. Dobra. Okej. No to było troszkę żenujące. Dobrze, teraz spróbuję się zmieścić tutaj, tak dla odmiany. Okej. I... no gdzie jest? Gdzie jest ta droga? Wow! tak. A co tu jest? Stara kopalnia. Dobrze. W dobrym miejscu się zaczepiło. No, jeszcze trochę. Okej. Okay. To jak tam wjechać? A, pewnie z drugiej strony trzeba było wjeżdżać. I tutaj teraz pewnie zupełnie przypadkiem drzewa są rozmieszczone tak,
że się nie da. Dobra. Tak, tędy. Tędy. Prawie. Nie, 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 nie przewracaj się, proszę. Okej. Włącz obserwację. Brią, brią. O, tej muzyczki chyba... Taka mało amerykańska. Powinny być jakieś bałałajki albo coś w tym rodzaju. Okej. Tak. No to co? Rzut oka na mapę, tylko wyłączmy silnik. Taki nawyk. Okej, modyfikacja jest tutaj. Tutaj nie ma wież, no trochę jest do odkrycia. Bez wież. Zrujnowany magazyn. A modyfikacja. Rzućmy okiem. No, drogi to tu nie było. Dobrze, to może. O, modyfikacja i modyfikacja. Okej. Dobra, to wracamy jarem tędy. Tędy, 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 tędy. Tutaj jest most, którego może nie ma. Tędy i tu spróbujemy, a może jakoś tu bliżej brzegiem. Okej. Czyli teraz przydałoby się zjechać stąd w jednym kawałku. Tak. tak, no nie przewróciłem się, to prawda. Nie. Gdzie by cię tu? No takie trochę nieszczęśliwe miejsce, bo widok żaden. Spróbujmy tak. Okej. Teraz. Ty puść, a ty. No trochę chyba mamy Houston. Mamy trochę problem, liczyłem na to drzewko, ale brakuje mi ociupinki. No dobra, spróbujmy może tak faktycznie. Guzik z pętlą. No nie chciałbym się odholowywać, bo jestem w całkiem sympatycznym miejscu. O tu coś mamy. O, promieniowanie. Zaczepmy się tym. Wow. Samo się stawia. Dobrze. To mi się trochę podoba nawet. Okej. Dobra, jedziemy. Wow. Światła całkiem słuszne. Widać czas lepiej niż czasem bladym świtem rankiem przez mgłę. Ale tyle wewrotek i tylko silnik uszkodzony. Napraw. Wszystko? Yes.
To jest ta przecinka, którą budował ten gościu w Syberiadzie. O! No to ważne, że wszystko miałem naprawione i teraz jakimś cudem zdołałem to zepsuć. Podobnież też jakimś cudem mostek, o którym wspominałem, jest jednak cały. Co mnie cieszy. Okej. Dobra. Drogowskaz. Nie wiem, co wskazuje, ale mam nadzieję, że drogę. Dobra, jedźmy. Nikt nie woła. Właściwie to woła. Modyfikacja mnie woła. Chodź, znajdź mnie. Nie będę pasowała do twojego pojazdu. Tak, no dobrze. To teraz zróbmy tak, że będzie dzień. Okej. Oho. Przy okazji rzut oka na mapę. Trochę kusi przejechać skrótem. I właściwie chyba tak to jednak zrobię. Tak. No nie wiem, czy to akurat był dobry pomysł. Nope. Nie w tą stronę. No i teraz mam się czego złapać? Czy nie? A nie specjalnie. O, o coś jednak zaczepiono. Ale nie tym, tylko... tym na przykład? Nie. Tym? Dwa razy to chyba za mało miejsca, no ale... spróbujmy. Może jak się podciągnie trochę i puści, to się przewróci? Postawi? Nie. To może tak. Okej. O, silnik zgasł. Coś innego może jest? O co można się złapać? Nie. No dobra. Pa. No to pa. Właściwie to rzut oka. Po pierwsze na finanse. Po drugie na pojazdy. Dobra, przydałoby się jakoś zapełnić puste miejsca. Sklep z pojazdami. Teren Azow. Niby dobry tank. Czy Azow ten drugi? Well... W zasadzie czym one się różnią? A niewiele się różnią. A ten podoba mi się bardziej. No, ale dobrze, nie ten wojskowy. No, wykaże się. Wykaże się rozsądkiem. Ok. Dobrze. Dostosuj. Może jakoś tak tego. Silnik nie. Skrzynia. Nie. Zawieszenie. Ok. Opony. Te są takie. Ha, zwykłe, tak? Błotne. Czy terenowe?
Teren doskonała, błoto wysoka, a błotne doskonała, doskonała, tak? A jednak doskonała, doskonała brzmi lepiej. Tutaj patrzę na o, ale te wyglądają tak, jakby mógł po wodzie jechać. Dobra. Kupujemy. I tak, wyciągarka. A do ciężarówek nie ma tych takich. Dłuższa lina, dobrze, na razie to wystarczy. Teraz tak, rama i dodatki. Nie. Po co mi to? Może po prostu burty, platforma. A noż, jakieś zadanie się trafi. Bierzemy. Tak. I ok. I jadę sobie spróbować. Opuszczamy garaż. No, wygląda nieźle. Choć tamta bardziej mi się podobała. Trochę mam daleko teraz. No, na autostradę raczej bym tym nie jechał. Dobrze. Promień skrętu jest. Raczej sądzę, że tutaj chyba będziemy zakładali siodła i jakieś długie przyczepy i z tym się tarabanili w błoto, bo... A może nie. Dobra. Mniejsza. A, jeszcze rzut oka do kabiny. No tak. Taka trochę... Kierownica z Łady. Kameczki bierzemy sobie na... No, taki trochę jest... Kamas! Tylko... nieco przerośnięty, tak? Buda zapożyczona z Kamaza. I dorobione trochę blachy, żeby zmieścić silniczek z czołu. Dobrze. Ale może nie wygląda. Wolno jedzie, ale spójrzcie na jego spalanie. On praktycznie nic nie pali. To samochodzik małolitrażowy. Czy ja tu widzę... Modyfikacja? No chcieliśmy modyfikację, to chyba by trzeba po nią tam się zjechać. A... tędy. A, kasuj, kasuj. Dobra. Czy ja będę aż tak szeroko objeżdżał? Nie, po prostu zjadę i cześć. Znaczy zjechać zjadę na pewno, tylko pytanie, czy wyjadę stąd. Promień skrętu żaden. Taki sobie tutaj troszkę śmietniczek urządzili Ruscy, tak? Tajmyżanie. Okej. I okej, zdobądź.
No oczywiście. Okej. A zobaczmy, do czego to jest. Azow, Antarktyka. Kolob. No dobra, teraz by trzeba się stąd wydłubać. No i co? Choinka się postawiła, a my nie jedziemy, tak? Jedziemy. Nie mamy biegów żadnych specjalnych. Tak. It's a trap. Okej. No. Azow. Azor. Bierz go. Dasz radę. Już prawie był, no. Ej, tą przyczepkę można stąd wyciągnąć? To może sprzedać. Stój, stój, stój. Nie. Nie, to tylko dekoracja i kolejna pułapka. Co on tu ma? Ja wiem, że to snorkel pewnie, ale wygląda jak peryskop. Możemy go przemalować na zielono i będzie też wojskowy. Ok, skasowałem sobie miejsce tamtej modyfikacji, ale nie szkodzi. No dobrze, rzućmy okiem. Modyfikacja. I tu jest modyfikacja. Wow! Nagły wysyp modyfikacji. Ja myślę, że wystarczy, jak dzisiaj pojadę sobie jeszcze po tą. I chyba wystarczy. Ach, można było wziąć do tego mojego ruskiego Jeepka, ale on jeździ szybciej. Ale chciałem wypróbować Azowa.
W zasadzie... A, no tak, no bo biegi terenowe tak, no trochę można je włączać. Ale w wypadku takich samochodów, które mają zblokowane mosty na stałe i napęd na wszystkie koliczka też na stałe, no to w zasadzie skrzynia biegów terenowa jest ta zaawansowana terenowa, gdzie możemy włączyć wysokie biegi terenowe, to bez sensu. Nic to zupełnie nie daje. W zasadzie przez błotko jedziemy sobie tak, jakbyśmy jechali autostradą, czyli i tak nie szybko, no ale jednak. Slowly but surely. No, chyba pochwaliłem dzień przed zachodem, ale może nie, może nie. Nie, zapycha jak. Duży samochód zapycha jak mały samochodzik. A może nie całkiem bez problemu, ale to by było bez sensu, nie? Wiem, że do SnowRunnera były mody, w których mieliśmy pojazdy gąsienicowe. Co troszeczkę, że tak powiem, burzyło porządek świata. Bo tamtym już można było naprawdę wjechać wszędzie. Wow, 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 cóż to się stało z moim spalaniem? Okej, okay. Czy tu już jedziemy prosto do modyfikacji, czy jeszcze drogą? O, modyfikacja jest gdzieś pod górkę. Okej. Tutaj droga też prowadzi pod górkę. No, tutaj kamienie troszkę nas spychają. Pewnie to jakieś czorty. O! Widzę coś. Okej. Wyrabiamy się. Czy mamy się drogi, czy wspinamy się? Tutaj stoi samochodzik, który jakoś tam wjechał. Dobra. Mówisz i masz. No, małym liczyłbym, że się zmieszczę, ale tym, no to prawdę mówiąc, nie bardzo wiem. No. Okej. Okay. Stój! Skręcamy, skręcamy. Okej. Ui! Modyfikacja. Damn! Pokaż listę. Worongrad, no, dobra. Okej. Rzut oka na mapę. W sumie to można by się jeszcze porwać, jakby tędy zjechać, tu nie utonąć. No, szansa jest
Tutaj nie wiem, czy ta droga... Nie, to chciałem zrobić. Aha, jest tu jakiś przejazd tu na dół. Tu. No ale potem to już na przełaj. No dobra. No, przydałoby się wrócić na dół. W jednym kawałku. O, uwielbiam ten dźwięk hamulców. Wiem, że to świadczy, że są w nie najlepszym stanie, ale... A, nie, może tędy. Tu jest taka przecineczka. Okej. Cieszymy się? Chyba nie do końca, ale może jakby tędy zjechać. O, ała. No tak, tu i... Nie, chyba muszę zjechać z tej góry w ogóle, bo inaczej... O, tu jest droga, proszę bardzo. I teraz rzut oka na mapę, jaki był mój plan. Skasujmy wszystkie punkty, bo jesteśmy bliżej niż dalej. Teraz jedźmy tędy. Tędy i następnie tędy. Aha. No tak, użyłem biegu terenowego, wcześniej pomstowałem, że nie ma on sensu. Nie, pomstowałem, że nie ma sensu wysoki bieg terenowy. Bo czym, że on różniłby się od tego, no, przy wszystkim włączonym, no niczym. Okej. Teraz nie wiem, czy miałem się czegoś trzymać, czy prosto jechać. Chyba wybiorę jechanie prosto. Dobra, nie, to może być głupi pomysł. Nie, to pomysł jest bardzo dobry. Trzeba jechać tam. Nie ma się czego złapać. To się zaraz złamie i tyle będzie. O, tak. No. I co? Teraz znika majestatycznie, a następnie znika mało majestatycznie. Jak to zwolni? Przecież odczepiła się. Trochę jakieś dziwne rzeczy się działy, bo było przyczepione do drzewka, które zniknęło. Może dlatego nie działało. I tu znajdujemy się w miejscu, w którym bylibyśmy, gdyby się udało nam przepłynąć przez te błota. Okej. Okay. 240 metrów to dość daleko. Jeszcze coś. Którędyś mapka. Okej, okay, w prawo.
Ej! Mieć. Nie wiem, że żadnym z moich amerykańskich biedaków bym tędy nie przejechał, to prawda. Co dalej? No nie! Muszę zawrócić! Kurczaczek! Dobra, wyjechałem z błota i teraz powinienem jechać tam. O, tutaj. No jedź. Bądź dobrym Azorkiem. Ale spalanie nadal... Nie wierzę, że ruskie samochody tylko tyle palą. Teraz rzut oka. A w zasadzie to sądzę, że można... A, to też tak można! Wow! A nie wiem, czy nie tak. Chyba tak. Ale że to można aż tak te ścieżki? Wow! A ja tyle takich mniej więcej dróg zrobiłem, że ha, ha! I normalnie no dobra, to teraz już tu zjeżdżamy z ubitego traktu. Wydaje mi się, że tu jest... A, nawet droga jest, o! Droga do modyfikacji, no, no, no. Dobry. A, tak. No trochę tego, no trochę sobie powykręcałem tą drogę, ale w sumie nawet całkiem nieźle mi się to wytyczyło. I o kurczę przepaść? Nie. Zdobądź. O no! O no! Dobra, pokaż do czego to jest. Ziggs! Wow! No okej. No nic, myślę, że w tym miejscu sobie zakończę odcinek. Zakupy zrobione jakieś tam. Mizerota, nie? Jeszcze można by coś dokupywać, a tu jest jeszcze jedna modyfikacja. Rzut okiem na zegar. No, wiecie co, spróbuję. Spróbuję, bo to jest na tyle blisko, tylko że tutaj mi się wydaje, że tędy trzeba zjechać, ok? To jest bardzo blisko. To woda przede mną. Żebym nie zatonął sobie w tej wodzie. A tak, jasne. A jak się hol zaczepi, to znika. No.
Tutaj mamy taką Dolinę Śmierci i chyba nie jestem pewien, czy to tędy akurat się zjeżdża. Aczkolwiek no nie jest tu 90%, więc tak, i teraz utkwię przy niej samej i jej nie zdobędę. Zdobędę, dobra. Okej, okay. A tak, nie sprawdziłem, do czego można kupić, ale mniejsza z tego, nie do tego. Nie wiem, czy on by chciał mieć podwyższone zawieszenie. Nie sądzę. Dobra, wracamy do domku, kończymy odcinek. Czy może jeszcze coś sobie kupimy? A rzućmy okiem do sklepu. To ten Azov jest niedobry, a ten jest dobry. Okej. Co my tu mamy? Khan. Nie chcę Khana. Kolow. Ciężki. To zamiast kotka niby, tak? Co tu jeszcze mamy? Woron, do czego on jest? Aha, do terenu. Worongrad, Jar, Jar, chyba ma, tak, Jara mam przecież. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, jak daleko jeszcze. No nie bardzo daleko, ale trochę jeszcze tak, trzeba zacząć robić zadania. No i tak, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dajmy, że jestem. O, to wszystko? Wszystko. Oho, rozumiem. Tak. Reszta DLC, tak? Nie wiem. No, zobaczymy. No tak, bo już się żegnałem, chyba trzeci raz się żegnam. No, do zobaczenia.